Moi drodzy, 11-12 maja, widzimy się na Kazura Bike Fest, rozpoczęcie sezonu 2024. Będzie jam freestyle'owy, będą ściganki, będziemy się dobrze bawić na rowerze, także 11-12 widzimy się. Ty! Jo! Ale poszedł. I to wejście do nagrania, nagrywam już nie wiem który raz, ale w tym roku obiecuję, że będą regularne filmy. A pozdrawiam was z Kozury, jak widzicie, może hop, może różnych rzeczy. Dalej młody, pyk, pyk. Yo, młodzież ciśnie, dużo nowych hopeczek, o tym będzie w kolejnych filmach, już niedługo, a tymczasem leci film z Lafena Sosy i będą regularne filmy, będzie je składał Hatfu. Cyk. Czyli ten dobry ziomal, który też działa z... Wow, ale poszedł! Z Joyride'em i nie tylko. Rozkład jazdy, wiecie co jest grane. Dobra, lecimy z Fizmem. Pozdro! Cześć, pozdrawiam. La Fenasosa umiejscowiona jest w sumie pośrodku niczego. Zdecydowanie trzeba tam dojechać samochodem, ale też można dogadać się z ekipą na miejscu, żeby was odebrali z lotniska. Z Alicante jest to no około godzinę, półtorej godziny, mniej więcej coś takiego. No ale to zdecydowanie dodaje klimatu temu miejscu. Niektóre hopeczki są rzeczywiście spore, ale są naprawdę bezpiecznie zrobione, także można się fajnie pobawić tutaj. To jest trasa super cross i naprawdę fajna. Taka bardziej troszeczkę zaawansowana Dirtzilla, ale jak już ogarniesz, to super się pobawi. Więc jeżeli macie kampera, no to możecie spać na miejscu czy tam w samochodzie. A na miejscu też jest oczywiście nocleg, całkiem klimatyczny, w hiszpańskim stylu. No wiecie, to jest stary zamek, jest tam ogrzewanie, no ale to są stare mury, my się zawsze śmiejemy, że grzyb to już, wiecie, wyewoluował. Oczywiście to takie mały off-top, no ale niestety w tych hiszpańskich miejscach, gdzie jak jest ciepło i wilgotno, no to grzybol niestety lubi sobie siedzieć, no ale taka jest rzeczywistość w Hiszpanii. No ale wracając do samego miejsca, no to właśnie możemy spać albo w tym zamku, albo naokoło. No i mamy całą strefę treningową i pump track, i miejsce do ogniska, więc jest naprawdę spoko. Ekipa też oferuje i śniadania, obiady i kolacje. Jest też mały sklepik, także to miejsce jest w pełni zaopatrzone. A jak chcecie wrażeń, no to śmiało w furę, no i jedziecie sobie do pobliskiego miasta, największe Alicante, no i tam już macie klimat oczywiście normalnego miasta. Na moim kanale znajdziecie też filmy o innych bikeparkach w Hiszpanii, tych przy Barcelonie, La Fenasosa, La Sorera i Four Riders, jak i również o tym przy Maladze, Alcornoque Bike Park. Ura! Disco, to? Vamos a la playa esta noche. Tak jest, Mr. Bolo. Na mikrofonie skakuje drzewka sobie leciutko. Pyk! Pyk, maniek. Gap. Gap. Daleko. Pyk. Dobra. Vamos a la playa esta noche. To jest taki specjalny kabriolet La Fenasosa Edition. Ma styl zdecydowanie. To mają mocny styl, zdecydowanie mają mocny styl. No to czujesz się, jakbyś jechał na misję w pierwszych grach Call of Duty, gdzieś już na wojnę. No oczywiście wiecie, to tak między słowami, w żartach, ale, no ale rzeczywiście tam niektóre trasy są całkiem potężne i rzeczywiście takie poczucie, że zaraz będziemy latać konkretne rzeczy i takie serio nastawienie trochę nam towarzyszyło, no ale też oczywiście na zajawie, no bo tak jak mówię, to jest bardzo fajne miejsce. Zdecydowanie dla osób, co lubią sobie polatać duże hopeczki, pobawić się trochę w terenie, ale przede wszystkim duże loty.
przyszłym roku, jak i w kolejnych latach będziemy ponownie organizowali wyjazdy do hiszpańskich bikeparków, właśnie w tych w okolicach Barcelony, plus oczywiście młodzieżowa La Poma, ale i również do tego bikeparku na przełomie lutego i marca będziemy robili tripa, także jeżeli ktoś z Was chciałby pośmigać tam razem z nami, to dawajcie znać, to będziemy zbierać ekipę. Perfekta. No i klimat i widoki są tutaj naprawdę niepowtarzalne. Mało w którym miejscu można jechać w takiej scenerii. Oczywiście Nowe Ewo trochę można, ale poza tym to Hiszpania, człowieku. Tak właśnie w szatle muszą uważać, żeby nikogo nie rozjechać, albo że ktoś kto jedzie, nikt nie jedzie. O właśnie, pojechała laska, bo no, w szatle przecinają trasy, ale to jest ogarnięte. Ale to wygląda tak, że jak masz ekipę, która chce jeździć tylko po jednej stronie, no to możesz powiedzieć, my chcemy tam i ekipa będzie się tam wodzić, także no, spoko, zawsze można się dogadać. Jest teren, on jest taki specyficzny, kamienisty, ale też można na nim pojeździć, ale raczej jest ostry. I to wszystko też jest tutaj ostre raczej. Standardowo w większości bikeparków w Polsce, jak i generalnie w Europie, mamy do dyspozycji wyciąg różny, krzesełkowy, gondola, który ma przygotowane miejsce do transportu roweru. No i nim dostajemy się na górę i zjeżdżamy po trasach. No ale wynika to z tego, że zimą w tym miejscu też jeżdżą snowboardziści czy narciarze, czyli ten wyciąg jest wykorzystywany zimą. No ale w miejscach, w których nie ma śniegu, czyli w większości Hiszpanii, jak i we Francji, no to działają specjalne szatle, czyli samochody, czy też furgonetki, ciężarówki przystosowane do wożenia ludzi razem z przyczepkami. No i tak tutaj jest właśnie w tym miejscu. Jednakże w tym bikeparku jest duża różnica niż w innych miejscach, dlatego że mamy tak jakby dwie strefy. Normalnie szatl jak bierze ludzi, no to wozi ich na samą górę, no i zostawia ich tam i wraca na dół. Ale tu jest właśnie tak, że pół dnia do obiadu jedziemy szatlem w jedno miejsce i jesteśmy w jednym miejscu szatlowani. Jak się zbliża pora obiadowa, no to szatl wraca, ściąga nas do bazy, jemy obiad, kto tam chce na miejscu albo tam w swoim zakresie, no i potem szatl zbiera nas w inne miejsce góry, troszeczkę wyżej. Znaczy generalnie można się dogadać, jeżeli jest się w grupie 8-osobowej, no to można się dogadać, że ej, my chcemy jeździć tylko w pierwszej strefie, albo chcemy jeździć w drugiej strefie, albo jesteśmy w pierwszej strefie, a chcemy pojechać na wycieczkę enduro. Tej trasy nie ma w filmie, bo nic tam nie nagrywałem, bo ogólnie nie zajarała mnie jakoś bardzo, no ale jest tam wiele opcji, więc to jest ta podstawowa różnica, że właśnie w tym miejscu jeździmy nie cały dzień w jednym miejscu na jednych trasach, tylko mamy trochę do dyspozycji i w sumie jest to ciekawe. Bikepark działa normalnie od piątku do niedzieli, od 10 do 18.30. No i polecam rezerwować miejsce z wyprzedzeniem, żebyście mieli pewność, że jest dla Was miejsce na szatlu. Ale jak wspominałem wcześniej, jeżeli zbierzecie grupę 8 osób, no to możecie się dogadać z bikeparkiem, żeby otworzyli dla Was bikepark właśnie w innym dniu. No i możecie mieć wtedy bikepark na wyłączność, także to jest bardzo spoko. Wyśpiewanie! Wyśpiewanie! Takie! Foxy Line! Pani, ale chętne! Agresywny jest! Ale on jest agresywny! Szybko wchodzi! Chętny! I trzy! A jak? Trzy! Wiadomo! Pyk! Panie na stylu! Pani, panie! Szybko! Pyk! I pyk! Panie!
nie! A nie! Nie tak mocno w tej był racing grany. Brop! Brop! Dobre! Nie. Tu mamy takie szybkie bandy. Trzeba ładnie wchodzić, odbijać się, zobaczcie, że mamy skok i od razu banda. Nie ma zmiłuj. Są walki i od razu banda. Tu brak bandy. Tutaj technika. To złe te tyłu. Ty! Tu znowu! Trzymaj oponę. Dobrze. Pyk, maniek i od razu ściana. Pięknie. I kolejna ściana. Dobre. Kolejna ściana. Dobre. Też ściana. Pyk. Świetnie. Tu ściana. Brap. Pyk. I mamy stoliki na polanie. Pyk. Pyciutko. Vamos. Vamos. Pięknie. I stolik jeden. Pyk. Trochę terenu, wyjdę do ręki i herba. Pięknie. Dobrze. Fajne. Fajne. No więc czas na małe podsumowanie. Ja myślę, że La Fenosasa to jest naprawdę fajny bike park na zimę. Latem to na pewno nie będzie się dało rady tam jeździć, no bo będzie po prostu za ciepło, no to jest w końcu Hiszpania. Także w naszym sezonie, w środku maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, to na pewno będzie za ciepło. Ale tak na zimę, jako taka rozgrzewka, na duże, fajne hopeczki, to myślę, że jak najbardziej polecam. No tak jak mówiłem, ta pierwsza część dnia nie jest może za długa, czyli ta strefa pierwsza, tam zjazdy trwają no ile, najdłużej minutę do półtorej minuty, także no nie jest to długo, ale zawsze coś na fajnej trasce. No a druga część dnia, tam już mamy dłuższe trasy, czyli Foxy Line plus Four Cross, to już naprawdę chwilę zajmuje, plus te dzikie, znaczy dzikie, tajne trasy, Winka i ekipy tam, nie dla wszystkich, są super, także ja się dobrze bawiłem. No to tyle w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam Was z parku przy Kazurce. Tutaj rzeczywiście miała miejsce rewitalizacja. Wygląda to całkiem spoko, ale u nas też trwa rewitalizacja na traskach. Także widzimy się 11-12. Filmy będą, mam nadzieję, częściej. No i co, tu będzie poprzedni film jakiś, nawet nie pamiętam już jaki. Aha, też dla Fenosasy, tu jest subskrypcja jakoś. I co? Hello!